Halo, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi, słuchajcie, i zobaczcie, ogólnie słuchajcie, szedłem po mleko do sklepu i znalazłem, słuchajcie, starą szkołę, zobaczcie, stara szkoła, którą, słuchajcie, wysadził Witty, która, moi drodzy, była chyba jedną z najlepszych szkół, słuchajcie, jakie mieliśmy, w każdym razie, słuchajcie, już jej nie ma, jaka to jest przykro. W każdym razie pamiętajcie, żeby koniecznie zostawić, słuchajcie, łapkę w górę, suba dzwonkiem i napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, która szkoła wam się bardziej podobała, ta stara, słuchajcie, czy może nowa szkoła. W każdym razie, słuchajcie, idę dalej w ogóle, słuchajcie, muszę posłuchać, gdzie jest sklep, słuchajcie. O, tam był, może, słuchajcie, sklep, Stanisław, co ty tutaj robisz? Stanisław, siema, ale... Cześć, Stanisław, co ty tutaj robisz? Przecież ty mieszkasz w ogóle gdzie indziej. Stanisław, po co ty mnie śledziłeś? Szukałem cię, i bo żeby ci pokazać najpierw to drzewko. No fantastyczne drzewo, dobrze, ale po co mnie szukałeś? I że nasza szkoła wybuchła. Co ty mówisz? Nasza szkoła wybuchła? Stanisław, co ty gadasz? Mamy nową. Nową szkołę mamy, bo znowu nasza... Czy nasza, słuchajcie, kolejna szkoła wybuchła? Nie. Stanisław, naprawdę, ale co, girlfriend się nic nie stało? Mam nadzieję, żyje ona? Nie wiem, bo tam nikogo nie było. No dobra, dobra, Stanisław, gdzie jest ta nowa szkoła? O czym ty gadasz? W ogóle nic nie było na żadnym ogłoszeniu. To chodź za mną. Ale Stanisław, słuchajcie, że co, nowa szkoła? Stara wybuchła? Co się dzieje, słuchajcie? Stanisław, co ty kombin? To jest jakieś dziwne, słuchajcie, przecież ona była cała jeszcze niedawno. No dobra, Stanisław, poczekaj, już idę do słuchajcie. Nuklearny. Dobra, Stanisław, prowadź mnie do nowej szkoły, zobaczymy, co takiego się z nią dzieje, ale zaraz nowa szkoła? Stanisław, dobra, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy daleko od miasta. Mój dom tutaj jest. Ale Stanisław, to jest wioska, to nie jest twój dom. Tutaj mamy skrzynkę. Zostaw tą skrzynkę. Mam diamenty, patrz, Stanisław, diamenty, gdzie jest nowa szkoła? Dobrze, Stanisław, patrz, prowadź. Co mam. Ja już, Stanisław, to jest wkurzające, już gdzie jest ta nowa szkoła? Dobra, patrz, prowadź. Wkurzający, ty jesteś wkurzający. Dobra, gdzie jest nowa szkoła w ogóle, Stanisław? Co to? Co jest grane tutaj? No. Przecież to jest kopia naszej starej szkoły, tylko jest taka, cała... Taka fajna, lepsza. Stanisław, wytłumacz mi, co się tutaj dzieje? Są koledzy. Panie dyrektorze. Patrzą się na tą piękną szkołę, bo ona jest taka ładna. Przepraszam bardzo pana. Proszę pana, co tu robi w ogóle ta szkoła? Czy w ogóle stara szkoła wybuchła? Czy to prawda, że stara szkoła wybuchła? Nasza szkoła istnieje dalej, ale Stanisław nas tutaj zaprowadził. Co? Czy chce pan mi powiedzieć, że nic się nie stało z naszą normalną szkołą, tylko Stanisław nas tutaj zaprowadził? Cicho tam, boy. Tak, pan, możesz mi wytłumaczyć do jasnej ciastej. Ty też tu jesteś? Karsolo, wy też tu jesteście? Nie będę się tłumaczyć. Dobra, ale czemu ta szkoła jest cała w pajęczynach? Jestem królem dżungli! Co tu jest grane? Tu kiedyś wylądujesz? Zaraz, przepraszam bardzo, panie dyrektorze, to jest jakieś straszne miejsce, niech pan zobaczy, to jest jakieś nawiedzone. No właśnie widzę i słyszę, co tu się dzieje. Stanisław, co ty robisz? Garcelo, wytłumacz mi, czy ciebie też teraz Stanisław tutaj zaprowadził? No tak, przecież mnie Stanisław zaprowadził tutaj, no. Ale totalnie nie ogarniam, o co tutaj chodzi. No. Osobiście wydaje mi się, że ta szkoła jest o wiele lepsza niż stara. Lepsza szkoła! Ale zobaczcie, tu jest jakaś krew w ogóle. Co się stało z naszą siłownią? Schody w ogóle, ale zobaczcie, co jest tutaj grane z tą szkołą, ej. A gdzie jest girlfriend w ogóle, ej, co wy zrobiliście? Gdzie jest girlfriend? Gdzie on się podziała? Stanisław, zapałałeś ją? Ona je kupę. Co ty gadasz, Stanisław? Ja bardzo śmieszne, ale co się stało? W szpitalu? Co jest, czemu girlfriend jest w szpitalu? Ej, co się dzieje? Zaraz, dobra, Tankman. Jak to przeze mnie, ale czemu przeze mnie? To są toalety, co się stało z toaletami, ej. Dobra, co jest grane w tej szkole, co jest, a w ogóle... A bo ty nie pamiętasz, lunatykowałeś to, nie? Co, lunatykowałem? Spadłeś z dachu i ona chciała się ratować i złamała sobie nogę. Aha, dobra, w każdym razie, cóż, sala lekcyjna z dynamitem, ale panie dyrektorze, czy mamy tutaj lekcje robić, czy jak to działa, bo już sam to nie wiem. To nie jest sala lekcyjna, to jest sala śmierci, nie sala... Właśnie jest sala śmierci. Sala śmierci, Stanisław! Zobaczcie, co się stało z klasą muzyczną. Co jest, aha, co tu się stanęło, moi drodzy, co to są za trupy? Ale czy wy umiecie czytać, co nie jest sala muzyczna, to jest sala tortur. Sala tortur? Nie, słuchajcie, moi drodzy, Stanisław, masz mi wytłumaczyć, co się dzieje w tej szkole i gdzie jest reszta postaci? Ta szkoła jest lepsza niż była, taka sama. Stanisław, dobra, słuchajcie, idziemy na lekcję, ja się tak nie bawię. Super. Panie Triki, możemy pójść na lekcję wreszcie, bo ja już się naprawdę nie chcę z panem przekomarzać w ogóle, dobra? Panie dyrektorze Triki, czy my mamy tutaj prowadzić lekcji właśnie w sali śmierci? A słychać, że tak. Czy my mamy tutaj robić... Nie, proszę pana, gdzie Stanisław w ogóle? Panie dyrektorze, czy w ogóle, co pan sądzi o Stanisławie? Bo wychodzi na to, że Stanisław każdego z nas tutaj zaprowadził, a nasza stara szkoła istnieje, jest z nią wszystko dobrze. Słuchaj, jest piątek, godzina 15, a ty chcesz z nami robić lekcję? No. Sobie żarty robisz? Każda godzina nauki jest ważna. Dobra, słuchajcie,
tu się dzieje coś bardzo dziwnego. Zajęcie dzieje się coś bardzo dziwnego. Nie wiem tego, bo każdego nas tu zaprowadził, ale nie podoba mi się to. Ej, zaraz, co jest w ogóle za tymi oknami? Okej, tu jest jakiś inny. Co to jest w ogóle? Czekajcie, bo ja mam swoją informację. No. Gdzie jest Pico? Ej, gdzie się podział Pico w ogóle? Proszę, a gdzie jest w ogóle? Zaraz. Gdzie się podział? Pamiętacie w poprzednim tym, jak żeście mnie wsadzili do tej maszyny, gdzie zrobiliście mojego klona boyfrienda? Masz tam wracać. Ale gdzie jest mój boyfriend syn? Słuchajcie, gdzie jest boyfriend exe, który był moim synem? Dobra, gdzie się podział w ogóle Stanisław? Gdzie jest Stanisław? Gdzie on się podział, słuchajcie? Co jest granie? Słuchajcie, panie dyrektorze, czy ja mogę pójść do toalety, bo chcę poszukać Stanisława i zobaczyć, co się tutaj dzieje, mogę? Bardziej bym powiedział, że w tym momencie byś nie mógł, ale jak musisz to iść. Dobra, idę. W każdym razie Stanisław, gdzie się podział Stanisław, słuchajcie? Stanisław, gdzie jest Stanisław? Tankman, poszukaj mi Stanisława. Stanisław, gdzie on jest, słuchajcie? No nie ma, to jest jakaś sala tortur w ogóle, to są dynamity w ogóle, co jest grane? Stanisław, gdzie ty jesteś, słuchajcie, co jest grane? Stanisław! Słuchajcie, nie znalazłem Stanisława, panie dyrektorze, czy to jest pan? Gdzie jest pan dyrektor? Gdzie jest pan Tankman, ty znalazłeś Stanisława? Ty masz atak paniki jakiś. Co się dzieje? Czy znaleźliście Stanisława, bo ja go nie znalazłem? Nie. Panikujesz jak jakaś lala. Dobra, pan też nie znalazł. Garcelo, tam jest Garcelo, chodź tutaj. Czy znalazłeś może Stanisława w ogóle, Garcelo? Właśnie, ja go nie mogę znaleźć do tej pory. Nie obchodzi, tylko mam pytanie, gdzie jest Pico? Dobra, w ogóle, gdzie jest Stanisław? Dobra, pani Tyki, może powinniśmy się uczyć w ogóle, co? Ale tu nie ma ławek. No, trudno, że nie ma ławek w ogóle. Dobra, w każdym razie, Stanisław, co jest, Stanisław? Ja, twój syn, boyfriend exe, przełem ciało tego lamusa. Co? Boyfriend zęby. Zęby jak nie wiem co. Cześć, Tankman, mój kolego. Zaraz, czyli ty jesteś boyfriend exe, mój syn, który zwiał z tego dziwnego laboratorium? Ty się zmieniłeś Stanisława, przełem się go dobra, ciało? Dobra, teraz się nie odzywacie, wszyscy oprócz Tankmana. Ja o czymś nie wiem. Dobra. To jest najlepszy ziomek. Garcelo. Kiedy on jest twoim ziomkiem? To jest mój ziomek. Bo wy, Garcelo, tego nie widziałeś, ale ogólnie Tankman z Pico wyhodowali go w laboratorium. To jest od mojego DNA, to jest mój syn. Co? Stanisław, jesteś moim synem, proszę cię, pomóż mi, Stanisław. Nie odzywaj się. Stanisław, proszę cię. Nie odzywać się. No dobrze, ale Stanisław... Się! Już, dobrze, spokojnie. Dobra, czego od nas chcesz, Stanisław? Teraz jak ktoś się odezwie, to każdy dostanie kulkę. Dobrze, znaczy, z boyfriendzie exit, co ma... Dobrze, już, boyfriendzie exe, co my mamy zrobić tutaj, żebyś nas wypuścił z tej przeklętej szkoły w ogóle? Nie zamknij się! Dobra, już spokojnie, to co robimy? Dobra, nie macie już co do powiedzenia, nie wiem, nic, nie wygracie, nie macie szans, chyba, że wygra ktoś ze mną, pojedynek FNF. Pojedynek FNF? Słyszałeś, że kolejna szkoła jest w mieście? Kolejna, Dobra, Stanisław, słuchajcie, Garcelo, chodźcie, tylko Garcelo, słuchajcie, musimy się naradzić, ktoś musi z nim zawalczyć, słuchajcie, kto, panie dyrektorze, mi się wydaje, że pan jest najlepszy z nas ogólnie, bo pan wszystko wie najlepiej, więc może pan z nim zawalczy, co pan zawalczy? A może zrobimy wyliczankę? Dobra, nie wyliczankę, zamknij się, Garcelo, jaką wyliczankę? Sam jesteś wyliczanka, dobra, w każdym razie, dobra, więc Stanisław, pan dyrektor, tylko z tobą zawalczy. Ja nie jestem Stanisław! Dobra, przepraszam, do boyfriend exe, więc ogólnie to pan dyrektor Tricky, który stoi właśnie tutaj, powiedział, że on bardzo chętnie z tobą zawalczy, Stanisław. Więc... A przecież on nie ma szans. Ma szansę, ja sam nie ma szans, Tankman. Dobra, chodźmy, musimy... To za 24 godziny. Nie, słuchajcie, jest problem. Ponieważ się będzie budować arena, jeszcze się buduje, wtedy zawalczę. Na razie, dobra. Boyfriend, żeby boyfriend. Tricky trenuje. Co? Słuchajcie, chyba to jest to miejsce, gdzie miała być ta walka, słuchajcie. To jest wielka scena, zobaczcie, to jest największa arena scena, jaką w życiu widziałem. Czyli, słuchajcie, moi drodzy, wow, jakie trybuny. Co jest gra... Zostaw to, Stanisław, dobra. Ostatnie dekoracje. Dobra, zostaw to, Stanisław. W każdym razie, to jest największa... Ej, to jest największa sala, jaką widziałem. Dobra, zostaw to, Stanisław. Słuchajcie, moi drodzy, czy to będzie największy pojedynek FNF w szkole? Słuchajcie, pan dyrektor, wszechwiedzący, wszechmocny kontra, moi drodzy, Stanisław, faza 3, słuchajcie. To jest chyba demon Stanisław w ogóle, zobaczcie na niego. Dobra, panie dyrektorze, da pan radę, wygra pan z Newtem. My friend. Co? To jest tak zwana walka Lamus versus Boyfriend X. Dobra, trudno. No wiesz kto kim jest. Dokładnie, dobra, panie dyrektorze Tricky, ja wierzę w pana, pan jest najlepszy, pan da radę, dasz pan radę, panie Tricky, dobra. Oczywiście, całuję panu nogi za to. Dobra, chodźcie na trybuny i uwaga, zdaje się, że zaczynamy, więc zaczyna w takim razie Tricky jako, że jest starszy. Tricky, 3, 2, 1, go!
Jej, moi drodzy, ten Stanisław to jest jakiś mocarz, w ogóle śpiewu i tańca, naprawdę, czy wy to widzieliście, Garcelo i Tankman? No, widziałem. Ale pan dyrektor też był dobry, słuchajcie, w takim razie, panie dyrektorze, damy radę, da pan radę, da pan radę, głosujemy na pana. Dobra, więc, więc ogólnie tak, ja chciałbym powiedzieć wszem i wobec, że słuchajcie, głosuję na pana dyrektora Trykiego. Tryki ma mój głos, więc 1-0 dla Trykiego, tak. Garcelo. Teraz ja chcę oddać głos. Dobra, Tankman na kogo? Dobra, niech będzie. Ogólnie, Tryki, nie wiem czemu jesteś naszym dyrektorem, czy tam siela nad nim, czemu nim jesteś nawet, bo kompletnie nie umie śpiewać, ale Stanisław, aka Boyfriend Exe, pozamiatał totalnie. Ej, Garcelo, jak na mnie zagłosujesz, wybuduję ci willę z 15-piętrami tylko dla ciebie. Willę. Dajcie mi wierzę. Prawda, na kogo głosujesz, Tankman? Do rzeczy, my tu nie mamy czasu na takie pierdu. Na Boyfriend'a Exa, ale to jest za to, że jestem Tankmanem, to mój głos się trzeba na 3. Nie, dobra, ej, a ty, Garcelo, zagłosuj na Trykiego, prosi, wiesz, że masz na Trykiego zagłosować, przecież ty to wiesz. Z racji, że pan dyrektor miał niesamowity głos, akurat idealny, który ja mam na przykład, to oczywiście głosuję na pana dyrektora. Dobrze wygrał pan, pani Tryki, naprawdę dał pan radę, kochamy pana, panie dyrektorze. Stanisław oszalał, słuchajcie, co jest grane, czemu on odlatuje, słuchajcie, nie, dobra, słuchajcie, mój drodzy. Złapał. Dobra, słuchajcie, nie, co jest grane, ej, gdzie jest Boyfriend Exe, słuchajcie, to jest ogólnie mój syn, wiem, moi drodzy, to dzieje brzmi, a to jest, słuchajcie, to jest mój prawdziwy syn, który, słuchajcie, uciekł z laboratorium i przejął, słuchajcie, ciało Stanisława. Czemu na niego nie zagłosowałeś? Tankman, ogarnij się, weź coś z nim zrób. On wysadzi naszą szkołę. Ale weź słuchaj ten nóż, halo. Ogarnij się. Dobra, Tankman. Czemu na niego nie zagłosowałeś? Chowaj ten nóż, Tankman. Ogarnij się, Tankman. Ty się nie odzywaj. Możesz się nie odzywaj. Spokój się. Dokładnie. Ty się nie odzywaj. Dobra, uspokój się, widzisz? On ma większy nóż od ciebie, widzisz? Ej, dobra, słuchajcie, Stanisław oszalał. Tankman, robimy tak. Ogólnie stwierdzamy, że Tankman, masz iść go ogarnąć, zrobić im w porządku. To jest granat, uciekajcie. Dobra. Jest w porządku ogarnięty. Tak, mega ogarnięty, słuchajcie. Jesteście jacy specjalni jest. On jest mega ogarnięty, słuchajcie, nie, mój drodzy, ja już nie mam czasu, słuchajcie, on wybudował kopię naszej szkoły, która była nawiedzona, żeby, słuchajcie, nas tam uwięzić i zrobić z nami coś strasznego. W każdym razie, mój drodzy, ja już tam naprawdę nie mam siły. W każdym razie, co to jest? Co to było? Widzieliście? Ja nie mam siły w tej szkole. Ej, ten Boyfriend Exe w ogóle lata nad nami. Nie, słuchajcie, moi drodzy, ja chcę iść do Girlfriend, do Sarwente i koniec tego, słuchajcie. W każdym razie, słuchajcie, to byłoby na tyle, bo i to zawsze, słuchajcie, w kolejnym odcinku, że dajcie, cześć, papa, a ja, słuchajcie, uciekam od tych nienormalnych, nie wiem kogo, Tryki. Poczekaj, a dobra, słuchajcie, więc elo, cześć, papa, słuchajcie, obyc Stanisław, wreszcie smądrza, więc elo, papa, cześć.